Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czar.pl i przedstawię Państwu horoskop na dni od 14 do 20 stycznia 2019 roku. W tym tygodniu mamy dosyć dużo zmian na niebie. Pierwsza połowa tygodnia upłynie nam bardziej na porządkach, wykonywaniu różnych obowiązków i też jest dobra na kontakty z urzędami, na wyjaśnianie różnych formalnych spraw. Słońce jeszcze cały czas przebywa w znaku koziorożca, a to mobilizuje nas do wprowadzania w życie różnych noworocznych postanowień i też bardziej będziemy pracowici, ogarnięci i dobrze zorganizowani. Im bliżej weekendu, tym bardziej będziemy myśleć o rozrywkach i o sprawach uczuciowych. W piątek bardzo ładny na niebie aspekt Wenus ustawi się w trygonie z Marsem, który przebywa w znaku barana. Wenus jest w strzelcu, a to oznacza, że w ten weekend bardzo dobrze będziemy się bawić na różnych imprezach i spotkaniach, a te osoby, które szukają drugiej połówki, mogą mieć w ten weekend o wiele więcej szczęścia już od piątku, ponieważ te dwie planety, Wenus i Mars, bardzo sprzyjają w znakach ognistych szybkiemu nawiązywaniu znajomości, romansom i flirtom. Sobota bardzo dynamiczna, na niebie ustawi się Słońce w kwadraturze z Uranem, a to oznacza, że będziemy mogli spodziewać się jakiejś zmiany planów, zaskakujących zaproszeń, ciekawych informacji dotyczących spraw rodzinnych czy domowych. A w niedzielę kompletna zmiana aury. Rano Słońce opuszcza znak koziorożca i przechodzi do znaku wodnika, co oznacza, że poczujemy się bardziej swobodnie, bardziej beztrosko, ale też zaczniemy realizować różne nasze hobby, zaczniemy wdrażać też różne plany zimowych wyjazdów i będziemy mieli więcej czasu dla znajomych i przyjaciół. Ten tydzień jest o tyle też ważny, że z jednej strony będziemy czuć pełnię, która będzie dopiero w poniedziałek w przyszłym tygodniu, ale już możemy ją w weekend poczuć, będziemy bardziej intensywnie wszystko robić i szybciej nam się będą różne rzeczy udawać, a z drugiej strony też zbliża się całkowite zaćmienie księżyca, które będzie właśnie na początku przyszłego tygodnia, co oznacza, że jakieś ważne sprawy, ważne decyzje niektórzy z nas mogą podjąć, więc bądźcie uważni i róbcie to, co jest zgodne z Waszą intuicją, z Waszym sercem. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą miały bardzo dużo szczęścia w sprawach towarzyskich i uczuciowych. Barany za sprawą właśnie trygonu Wenus do ich znaku zodiaku i do Marsa, który u Was w znaku przebywa, będą wodzirejami i będziecie tymi osobami, które będą najlepiej poinformowane, ale też dostaniecie bardzo ciekawe propozycje, zaproszenia i w sprawach uczuciowych ryzykujcie, a dosyć dużo wygracie w tym tygodniu. Lwy natomiast będą bardziej zajęte sprawami swoich znajomych, przyjaciół, pomaganiem innym, ale też rozwijaniem różnych swoich nowych talentów. Ten rok, ten początek tego właśnie 2019 roku i szczególnie ten tydzień jest też dobry dla tych lwów, które chcą coś w swoim życiu zmienić, prowadzić jakieś zmiany. To zaćmienie, o którym mówiłam, i pełnia, która się zbliża, będzie właśnie w znaku lwa, więc w tym tygodniu bądźcie uważni, miejcie szeroko otwarte oczy, uszy, bo coś ważnego może do Waszego życia przyjść i się pojawić na Waszej drodze. I warto z nowych propozycji korzystać, jeżeli jesteście lwem. Strzelce natomiast będą w tym tygodniu bardzo miały dobrą rękę do wygranych, do pieniędzy. Warto nie tylko ryzykować, ale dobrze planować i dobrze rozmawiać na temat pieniędzy, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy jakieś bankowe, pożyczki i tego typu rzeczy, do tego macie w tym tygodniu rękę, ale też w weekend bardzo dobry czas dla spraw towarzyskich i uczuciowych dla strzelców, bo Wenus cały czas przebywa w Waszym znaku zodiaku. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu ostrożnie podchodzić do różnych nowości. Byki chętniej zostaną w domu albo skupią się na tym, co jest tylko dla nich ważne i większość czasu bardziej będą skłonne spędzić w znanym gronie niż ryzykować jakieś nowe wyjścia czy ryzykowne decyzje finansowe i to jest dla Was dobry tydzień na takie spokojne przeczekiwanie różnych dziwnych sytuacji. Panny natomiast będą w tym tygodniu bardziej skoncentrowane na swoim zdrowiu, na swojej kondycji. Dobry czas, żeby zapisać się na jakąś siłownię, basen, zająć się swoją kondycją, a w drugiej połowie tygodnia może się zdarzyć jakaś ciekawe wyjście towarzyskie albo nawet krótki wyjazd. Koziorożce natomiast w tym tygodniu powinny łapać ostatnie wzmacniające promienie słońca, który przemierza w Wasz znak zodiaku do
soboty słońce będzie Was wspierać, uwypuklać Wasze pozytywne cechy i macie bardzo dużo sił, żeby się przebić, żeby się pokazać, więc to jest dobry tydzień, żeby odważnie działać, zaczynać nowe sprawy. Natomiast piątek i sobotę możecie spodziewać się różnych zmian. Słońce w kwadraturze z Uranem będzie działał silnie na Wasz znak zodiaku, a to oznacza, że jeżeli się pojawi coś nowego, lekka zmiana, nie lubicie tego, ale w piątek i sobotę lepiej się do tego przystosować, bo to może być dla Was o wiele korzystniejsze niż myślicie. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą szaleć na parkiecie, ale też wynajdywać różne nowe, ciekawe oferty i szczególnie bliźnięta będą w tym tygodniu szukać nowych możliwości pracy, nauki i też poszerzenia swoich dotychczasowych wiadomości, co szczególnie w drugim połowie tygodnia może się Wam bardzo udać. Wagi będą w tym tygodniu trochę ostrożne, jeżeli chodzi o nowe znajomości, chociaż w piątek i w sobotę macie szczęście do ludzi i Wasza ostrożność lub zapracowanie pod koniec tygodnia nie będą przeszkodą, żeby trochę odpocząć i zrobić coś dla siebie. Natomiast wodniki w tym tygodniu mogą się czuć troszeczkę takie na pół gwizdka, bardziej będą senne, bardziej będą chodzić z takim nieprzytomnym wzrokiem, ale już od weekendu, a szczególnie w niedzielę, poczujecie bardzo duży przypływ energii i chęci do robienia nowych spraw, bo słońce zawita do Waszego znaku zodiaku, a to jest taki moment zawsze w roku, kiedy energia Was ożywa i też będziecie mieli przez następny miesiąc astrologiczny, licząc od niedzieli, bardzo dużo nowych okazji, pomysłów i szans życiowych. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą po prostu takim spokojnym rytmem sobie działać. Chociaż raki będą miały większe możliwości spotkania się z nowymi ludźmi, działania w grupie, a także znajdywania jakichś ciekawych znajomych sprzed lat, którzy mają te same cele, te same upodobania, te same hobby. W tym tygodniu może się okazać, że warto wrócić do jakichś dawnych znajomości i w drugiej połowie tygodnia też dosyć zaskakujące zmiany, szczególnie w sobotę w sprawach rodzinnych i domowych mogą Was zaskoczyć. Natomiast skorpiony w tym tygodniu będą spokojnie robić swoje. Chociaż to jest dobry tydzień na szybki wyjazd, nauczenie się czegoś nowego lub nawiązanie jakichś relacji w najbliższym otoczeniu, czyli z sąsiadami albo z osobami, które się pojawiły w Waszym otoczeniu, czy w pracy, czy w domu niedawno. Ryby natomiast będą bardziej zajęte budowaniem takiej bardziej bezpiecznego otoczenia, bardziej się zajmą wystrojem swojego domu, pomyślą o jakimś remoncie i będą chciały bardziej upiększyć otoczenie wokół siebie, ale aż do soboty pamiętajcie, ryby, macie bardzo dobrą rękę do wyjazdów, do poszukiwania różnych promocji i przecen. Warto tę umiejętność wykorzystać, a na pewno dużo zaoszczędzicie. Wszystkim życzę udanego tygodnia, a po więcej horoskopów, wróżb i artykułów zapraszamy jak zwykle na czary.pl.